programie Komar ERP Optima istnieje możliwość zrobienia predekretacji, czyli sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem. Predekretację można wykonać dla różnych dokumentów w programie. Dla przykładu prześledzimy to w rejestrze VAT. Otwieramy fakturę i przechodzimy do zakładki Predekretacja. Z listy wybieramy schemat księgowań i ikoną pioruna uruchamiamy wygenerowanie pozycji. Predekretację możemy wygenerować schematem. Możemy również zmienić dziennik. Domyślnie podpowiada się dziennik ustawiony w schemacie. Zmianie podlega również data księgowania. W oknie predekretacji widoczne są kwoty winien i ma, dzięki którym możemy sprawdzić, czy dekret się bilansuje. Ikoną plusa dodajemy kolejne pozycje służące rozksięgowaniu na konta zespołu 5. Zapisujemy dokument. Po wybraniu funkcji księgowania pojawia się okno, w którym użytkownik może wybrać, w jaki sposób chce zaksięgować dokumenty. Może zdecydować, czy dokumenty będą księgowane według uzupełnionej predekretacji, czy też według schematu księgowego. Przy tak zaznaczonych parametrach wszystkie zaznaczone dokumenty, które mają uzupełnioną zakładkę predekretacja, zostaną zaksięgowane zgodnie z uzupełnionymi na niej danymi. Natomiast wszystkie dokumenty, na których zakładka predekretacja nie jest wypełniona, zostaną zaksięgowane zgodnie z wybranym schematem. Po zaksięgowaniu widzimy, że dokument został zaksięgowany zgodnie z uzupełnioną predekretacją. Drugi dokument został zaksięgowany według schematu. Zaksięgowane dokumenty możemy usunąć z dziennika. Możemy zdecydować, czy podczas usuwania księgowania dokumentu ma być również usuwana jego predekretacja. W tym celu należy zaznaczyć parametr Usuwaj predekretację przy usuwaniu księgowania z poziomu zakładki System, Konfiguracja, Firma, Księgowość, Księgowość kontowa.